Day three of the Frederick Concert Hall flute course, and it's chamber music today. One of the things that I've missed most in this whole pandemic thing is making music with other people. This has been the thing that I've missed, you know, terribly, and just the experience of playing together and making music with other people is just, you know, in real life, has been such a vital part of my life for such a long time, and without it, it's been a struggle. But in order to play together, we all have to make sure that we're healthy. So we've, every single morning, we've been disinfecting everyone as they arrive with spray. We've been checking temperatures to make sure that everyone is well, so that everyone can stay safe in this environment. We're also really pleased to have Alec Music come visit the wonderful specialist flute shop from Katowice. They're here today to show some beautiful flutes, some beautiful Haynes flutes. I'm a Haynes artist, and the Haynes European artist in residence, who've partially sponsored my appearance here. So it's great to have Alec here, and it's great to have Haynes represented as well. Dzisiaj dzień trzeci, w całości poświęcony muzyce kameralnej. I w czasie pandemii rzeczywiście wszystkim nam, tak jak powiedział Gareth wcześniej, najbardziej brakowało grania wspólnego, tak że nie mogliśmy się spotkać i wytworzyć tej energii, która powstaje wtedy, kiedy gramy w grupie. Stąd też przekładamy to na naszych kursantów i cieszymy się, że będziemy mogli dużo poświęcić czasu właśnie graniu wspólnemu, ale żebyśmy mogli być bezpieczni i zdrowi, to oczywiście codziennie rano najpierw dezynfekujemy wszystkim ręce, mierzymy temperaturę, jesteśmy bezpieczni w dalszym ciągu i cieszymy się, że możemy tu razem pracować. A dzisiaj dodatkową atrakcją jest wystawa wspaniałego atelier flatowego Alec Music z Katowic. Będziemy mieli możliwość próbowania cudownych flatów firmy Haynes. Firma Haynes jest też częściowo sponsorem tego wydarzenia i wsparła nas mocno, żeby Gareth mógł tutaj razem z nami być i pracować. Także szykuje się dzień naprawdę pełen atrakcji i pięknych dźwięków.